spójrzmy na podpunkt C. Tutaj również nas interesuje dziedzina w tym wyrażeniu wymiernym, czyli w tym przypadku zawsze mianownik musimy zapisać, że jest różny od zera. Mamy dwa wyrazy i w obu wyrazach powtarzają nam się x, czyli możemy wyłączyć x, w której potędze, no mamy trzecią, a tu jest potęga pierwsza, czyli wyłączymy tę niższą potęgę, czyli x w potędze pierwszej, czyli po prostu x. X do potęgi trzeciej podzielić przez x to będzie x kwadrat, 9x przez x to będzie 9, to musi być różne od zera. No i tu mamy iloczyn, czyli każdy z czynników zapiszmy, że musi być różny od zera. Czyli tutaj x musi być różny od minus dziewiątki, no bo 0 odjąć 9 to minus 9. Czyli tak, tutaj pod x nie możemy podstawić zera, a tutaj zwróćcie uwagę, że x kwadrat musi być różny od minus dziewiątki. Czyli co musimy podnieść do kwadratu, żeby otrzymać minus 9? No nie ma takiej liczby, bo 3 do kwadratu to 9, minus 3 do kwadratu to również 9, czyli to oznacza, że dziedzina to będzie zbiór liczb rzeczywistych tylko z wykluczeniem zera. Sytuacja troszkę inna będzie w podpunkcie D. Tu będzie dobrze widać, jaka jest różnica między tym przypadkiem a tym. Zauważcie, że jedyna różnica tak naprawdę jest w znaku. Tu mamy plus, tu mamy minus. Rozwiążmy generalnie bardzo podobnie, czyli nasz mianownik musi być różny od zera, czyli wyłączymy przed nawias x, x do trzeciej przez x to będzie x kwadrat, minus 9x przez x to minus 9, mamy iloczyn, czyli x musi być różny od zera i x kwadrat odjąć 9 to również musi być różny od zera. Czyli tutaj minus 9 przeniesiemy na prawą stronę i pojawi się 9 na plusie. Czyli co do kwadratu da nam 9, no i to będą dwie możliwości. Albo plus, albo minus trójka. Minus 3 do kwadratu 9, 3 do kwadratu to również 9. Czyli tutaj dziedziną będzie zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem minus trójki, zera oraz trójki. To co mamy tutaj, można byłoby także zapisać troszkę inaczej. Zobaczcie, jeszcze sobie zapiszmy o. To w ten sposób. I tutaj mamy wzór skróconego mnożenia. Czyli to będzie a kwadrat odjąć b kwadrat. I z tego otrzymamy a odjąć b razy a dodać b. No i teraz, skoro nasze a kwadrat to będzie x kwadrat, to znaczy, że a to będzie x. No bo x do kwadratu da nam x kwadrat. Skoro b kwadrat to 9, no to x to będzie 3. Czyli ten nawias możemy rozłożyć na x odjąć 3 razy x dodać 3 i to musi być różne od zera. I teraz możemy już każdy z czynników przyrównać do zera, czyli mamy x odjąć 3, czyli x musi być różny od trójki i x plus 3 również. Czyli x musi być różne od minus trójki. No czyli zauważcie, że tutaj dziedzinę oczywiście otrzymam dokładnie taką samą, więc jeżeli macie pewnego rodzaju wątpliwości, czy to będzie ten przypadek, czy ten, to dobrze ewentualnie spróbować to sobie rozpisać wzorem skróconego mnożenia. Tutaj tego wzoru skróconego mnożenia nie będzie. Dlaczego? Bo tu mamy a kwadrat odjąć b kwadrat, a tutaj mamy plus. I taka to będzie różnica. No i spójrzmy na dwa kolejne przykłady. Tutaj dziedzina, czyli mianownik oczywiście, musi być różny od zera. No i co tutaj się pojawiło? No mamy trzy wyrazy. W każdym z wyrazów powtarza nam się x. Najniższą potęgą x będzie potęga pierwsza, bo mamy pierwszą, drugą, trzecią, czyli x do pierwszej wyłączmy. X do trzeciej podzielić przez x to x kwadrat. Minus 6x kwadrat przez x to minus 6x, 9x przez x to będzie 9 i to musi być różne od zera. No i teraz tak, co nam się pojawiło w tym nawiasie? To będzie wzór skróconego mnożenia i to będzie ten wzór. Co możemy zapisać jako a odjąć b do potęgi drugiej? No bo tak, nasze a kwadrat to x kwadrat, czyli z tego wynika, że a to będzie x. B kwadrat to 9,
czyli b musi być równe 3, no bo 3 do kwadratu da nam dziewiątkę. I zawsze sprawdzamy wyraz środkowy. 2 razy x razy 3 to będzie 6x, to nam się zgadza, czyli ten nawias możemy zapisać jako x odjąć 3 do kwadratu. I to musi być różne od zera. Mamy iloczyn, czyli każdy z czynników musi być różny od zera i x odjąć 3 do kwadratu również, czyli to już mamy rozwiązane. No a tutaj mamy x odjąć 3 różne od zera, czyli x jest różne od trójki. Zatem dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem zera oraz trójki. No i spójrzmy na ostatni podpunkt. Mianownik musi być różny od zera, bo przez 0 dzielić oczywiście nie wolno. No i teraz tak, mamy raz, dwa, trzy wyrazy. W każdym z wyrazów powtarza nam się x w pewnej potędze. Mamy czwartą, trzecią, drugą, najniższą będzie potęga druga, czyli właśnie x kwadrat wyłączmy przed nawias. 4x do czwartej podzielić przez x kwadrat to 4x kwadrat. 4x do trzeciej przez x kwadrat to 4x. No i x kwadrat przez x kwadrat to będzie 1. I tutaj tę jedynkę koniecznie musicie zapisać. Jeżeli tu mieliśmy raz, dwa, trzy wyrazy i wyłączyliśmy coś przed nawias, jakiś czynnik przed nawias, to w nawiasie też musimy mieć raz, dwa, trzy wyrazy. O tym pamiętajcie. No dobra, żeby to był wzór skróconego mnożenia, mamy te trzy wyrazy, no to mamy wszędzie plus, to powinno nam się kojarzyć z tym wzorem, zobaczcie. Wówczas zapisalibyśmy to sobie w takiej postaci. No ale sprawdźmy. Skoro nasze a kwadrat to 4x kwadrat, no to a powinno być równe 2x. 2 do kwadratu 4, x do kwadratu x kwadrat. B kwadrat to 1, czyli samo b też będzie jedynką, no bo 1 do kwadratu da nam 1. No ale sprawdzamy jeszcze wyraz środkowy, czy otrzymamy 4x, czyli 2 razy 2x razy 1 to będzie 4x, czyli wszystko nam się zgadza, czyli możemy to zapisać jako x kwadrat razy 2x plus 1 do potęgi drugiej i to musi być różne od zera. Mamy iloczyn, czyli każdy z czynników, zapiszmy, że musi być od zera różny. I 2x plus 1 do kwadratu również, czyli stąd po prostu x musi być różny od zera, a stąd 2x plus 1, czyli 2x musi być różne od minus 1, przeniosłam ją na prawą stronę, czyli zmieniłam znak, no i dzielimy przez 2, czyli x musi być różne od minus 1 drugiej, czyli dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem minus 1 drugiej oraz 0.